Dzień dobry, witamy Państwa, zapraszamy. I proszę założyć maseczki. Dobrze, także witamy na konferencji prasowej. Dzisiaj z nami jest Kuba Świerczok. I zapraszam do zadawania pytań. Prosimy o korzystanie z mikrofonów. Dzień dobry, Zbigniew Czysz, Interia. Panie Jakubie, chciałem zapytać, czy po tym występie z Rosją jest pan z siebie zadowolony? Czy było parę niedociągnięć, ale myślę, że zagrałem niezły mecz. Na pewno cieszy ta bramka strzelona, ale jakoś to nie zmieniło mojej mentalności. Cały czas się skupiam na tym, żeby pokazywać się na treningach z jak najlepszej strony. Rafał Patera, Telewizja Polska. Kuba, czy zmieniło to twoją pozycję w drużynie? Masz takie poczucie? To by trzeba było trenera zapytać. A ty jak się odnajdujesz w relacjach z kolegami? Na przykład z Robertem Lewandowskim, bo pewnie wiesz, że cała Polska się zastanawia, czy ty możesz grać razem z Robertem w jednej jedenastce, czy jesteście zbyt podobnymi zawodnikami i ta współpraca by nie była płynna? Znaczy nie wiem, to zależy od trenera. Myślę, że odnajdę się u boku Roberta. Teraz, tak jak powiedziałem, tylko mnie interesuje to, żeby jak najlepiej pokazywać się na treningach, a jaką decyzję podejmie trener, to już jest jego. Iza Koprowiak, Przegląd Sportowy. Kuba, trener Sousa powiedział o was, piłkarzach z polskiej ekstraklasy, że to, co was najbardziej dzieli, różni od zawodników grających na co dzień w ligach zagranicznych zachodnich, to szybkość podejmowania decyzji, szybkość reakcji na boisku, szybkość myślenia. Czy ty też masz takie poczucie, kiedy teraz tutaj trenujesz z piłkarzami z lig zachodnich? A było to na meczu widać? A było? Ja myślę, że nie. Czyli nie masz takiego poczucia? Nie. Czyli trener Sousa myli się w ten sposób was określając? Nie, to już pani zasugerowała. Na pewno intensywność grania jest inna, aczkolwiek wydaje mi się, że z treningu na trening będzie to wyglądać coraz lepiej i że będę się odnajdywał w tym. Dziękuję. Proszę. Dzień dobry, Adrian Mielnik, TVN24. Będę miał dwa pytania, jedno do Jakuba i drugie też do Jakuba. Zacznę od piłkarza. Chciałem zapytać o atmosferę w kadrze, jaka obecnie teraz panuje i ty jak oceniasz nasze szanse ogólnie też na czy wyjście z grupy, czy ewentualnie awans do ćwierćfinału, jeżeli chodzi o Euro. Jakie ty masz właśnie podejście jako piłkarz, jako napastnik, szczególnie po tym pierwszym meczu z Rosją, tym towarzyskim, który zagraliśmy, tym jednym z dwóch sparingowych? No, atmosfera jest bardzo dobra. Teraz ten tydzień był troszkę cięższy, więc skupialiśmy się na treningach, aczkolwiek były też rodziny i myślę, że to też w jakiś sposób pomogło. Myślę, że najlepiej będzie skupiać się na każdym kolejnym spotkaniu. Nie ma co wybiegać tam myślami w przyszłość o tym, czy wyjdziemy z grupy, tylko po prostu skupić się na każdym kolejnym spotkaniu i myślę, że to zaowocuje. Bardzo dziękuję. I Kuba, do ciebie pytanie. Doszły nas tutaj słuchy, że we wtorek przed wyjazdem na mecz z Islandią ma odwiedzić, do Palenic ma przyjechać premier Mateusz Morawiecki. Czy możesz coś więcej zdradzić na ten temat, jak ewentualnie będzie wyglądało to spotkanie? Jest taki pomysł i faktycznie premier Mateusz Morawiecki ma się pojawić tutaj w Opalenicy, o ile się oczywiście nic do tego czasu nie zmieni, ale jest taki plan, żebyśmy się spotkali z premierem w okolicach obiadu. To wszystko zależy też od posiedzenia Rady Ministrów, które zawsze we wtorek się odbywa o 11. Więc bliżej pewnie tego terminu jakieś szczegółowe bardziej informacje będą, ale faktycznie będzie takie spotkanie jeszcze zanim wyjedziemy do Poznania na mecz we wtorek. Czy to jest aż tak istotne? Nie, no jest po prostu spotkanie z premierem. Zawsze praktycznie przed każdym dużym turniejem, jak sobie przypomnimy w przeszłości, co się odbywało, zawsze było spotkanie, czy to z prezydentem, czy to z premierem. Premier Morawiecki, z tego co pamiętam, był w Arłamowie. Byliśmy też z wizytą u prezydenta Dudy przed Mistrzostwami Świata. Teraz też, no Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata to jest takie wydarzenie, które w świadomości Polaków zawsze jest chyba interesującym bardzo wydarzeniem. Wszyscy chcą kibicować reprezentacji Polski, a chyba piłka nożna to jest jeszcze jeden chyba z ostatnich bastionów, który nie padł u nas w kraju i raczej łącza nie dzieli ludzi i chcielibyśmy się głównie skupiać na tym, żebyśmy się łączyli, a nie byli pokłóceni i ze sobą rywalizowali.
lepiej rywalizujmy na boisku po prostu. Dzień dobry, Szymon Zawarski, Polsat Sport. Najpierw do rzecznika kadry. Jak sytuacja z Maciejem Rybusem? No, widzieliśmy dzisiaj rano na treningu porannym. Zarówno Maciek Rybus, jak i Arek Milik wzięli udział w części treningu, w tej pierwszej części treningu. Wszystko było zgodnie z planem realizowane. Ja rozmawiałem z Maćkiem po treningu, Maciek czuje się dobrze, także ten plan, który jest dla obu zawodników przygotowany przez sztab medyczny, jest stopniowo realizowany i liczymy na to, że wkrótce już obaj będą mogli trenować z pełnym obciążeniem. Panie Jakubie, do pana pytanie. Wiemy, że pan miał wielokrotnie problemy zdrowotne. Myśli pan, że to, co pan teraz osiąga, też najlepszy polski piłkarz w ekstraklasie, to jest właśnie ten śląski charakter? Znaczy nie wiem, no po prostu tak miało być. Były te kontuzje. Na pewno nie jest to nic fajnego dla każdego zawodnika, bo około 2 lat straciłem. Ale już o tym nie myślę, nie zastanawiam się na tym. Panie Kubo, jaki według pana jest potencjał w tej reprezentacji? Jakby pan ją porównał do tej, kiedy pan wystąpił w tych bodaj 2 meczach, tak? W reprezentacji. W 3, tak. 3. No. Znaczy, no na pewno każdy się rozwija z roku na rok, więc myślę, że jakby drużyna jest coraz lepsza. To już było dosyć dawno, więc ja jakby byłem na też inaczej się czułem w tym meczu, a inaczej się czułem też 3 lata temu, więc ciężko mi jakby porównać te 2 powołania, ale musimy się skupiać na tym, co jest tutaj i teraz. A jaki jest teraz potencjał? Myśli pan, że wyjście z grupy jest jak najbardziej realne? Myślę, że tak. To jeszcze jedna rzecz, bo obejrzałem taki dosyć ciekawy filmik na Łączy Nas Piłka i tam dosyć muzycznie jest, widzę. Pan również? Rap przede wszystkim? Dokładnie tak. Ta muzyka pana napędza? Znaczy, podoba mi się ta muzyka i jej słucham na co dzień. A jakiś konkretny zespół? Czy tak jak już mówiłem, na pewno Problem, Avi, Lukasyno. I to powoduje, że dodaje panu skrzydeł i wychodzi pan na mecz jeszcze bardziej tak energicznie nastawiony. Tak, myślę, że nie aż tak bardzo, aczkolwiek może jakiś tam malutki procent w tym jest. No i w końcu się pan uśmiechnął. Bardzo dziękuję. Proszę. Co macie z tym śmiechem? Dzień dobry, Dawid Szymczak, Sport.pl. Panie Jakubie, pan mówi o rozwoju, o tym, że był pan na zupełnie innym etapie w tamtych meczach w 2017 i 2018 roku, a zupełnie innym teraz. Jak wyglądała ta pana droga, ten rozwój, o którym pan wspomina? Co było, jakby, jaki był przełom i jak to dalej się rozwijało, że dzisiaj pan jest takim piłkarzem, jakim jest? Znaczy, myślę, że to też jest kwestia doświadczenia i jakichś rzeczy, które są do poukładania w głowie na boisku. Pamiętam, że w tamtych meczach się nawet stresowałem. Teraz już tego nie ma. Na pewno to, że Piast Gliwice dał mi taką szansę jakby rozwoju przez ten rok. Trener Fornalik na mnie postawił i myślę, że to też zaowocowało. Chciałem jeszcze dopytać, bo wiemy, że no, teraz jest pan skupiony na przygotowaniach do Euro, natomiast jeśli chodzi o pana przynależność klubową, to pan ma informacje takie, że bardziej no, jednak zostanie w Piaście, czy powrót do Bułgarii? Znaczy, ja jestem wypożyczony do końca czerwca. Jakby tak jak powiedział, na razie nawet się na tym nie zastanawiam, nie rozmawiam z menadżerem na takie tematy, no bo to nie jest czas na to. Jeśli nie ma więcej pytań, to chyba Kuba jeszcze chciałeś coś. Tak, korzystając z okazji, moja mamusia ma dzisiaj urodziny. Chciałbym jej życzyć wszystkiego najlepszego i żeby dalej była najlepszą mamą na świecie. Kocham cię. I mam nadzieję, że się wystarczająco uśmiechałem dzisiaj. Dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego mamie Kuby. Monika. Dziękujemy.